Na.pl, Michał Rogoziński, z nami Kleber Kojke, przed KSW 44. Marian Ziółkowski i Marcin Wrzosek to są dwa totalnie inaczej zbudowani zawodnicy, inne warunki fizyczne. Marian dużo wyższy, lepszy zasięg ramion. Więc moje pytanie, czy ta nagła zmiana przeciwnika miała wpływ na końcówkę przygotowań? Wiadomo, że przygotowuje się taktycznie też pod jakiegoś zawodnika. Zresztą miał już okazję się bić z Marcinem Wrzoskiem, z Marianem jeszcze nie. I czy takie zmiany były konieczne? I od razu drugie pytanie. Powiedział o tym, że spodziewał się, że będzie się bił z wielkim zawodnikiem, mając na myśli Marcina Wrzoska. No i chyba nie chodziło mu o rozmiary, ponieważ Marian Ziółkowski jakby motorycznie jest dużo lepiej dysponowany. Então a pergunta sobre a mudança de um oponente, a mudança urgente, também quando há o processo de preparação, sobretudo preparação tática, que devia ser um pouco diferente, porque Wrzosek e Ziółkowski são lutadores completamente diferentes, diferente construídos, com diferente fisicamente. E então isso influenciou o processo de preparação, se influenciou em qualquer modo. E outra parte dessa pergunta é, você dizia alguma vez que vai lutar com um grande lutador, porque Wrzosek é um grande lutador, mas agora vai lutar com alguém que é grande, mas queria dizer que não é pequeno. Quem me fala, acho que... Se falar que não faz diferença, faz, porque o Zumbi é um pouco menor, ele já é um cara maior, trabalha uma envergadura maior. É um jogo ruim, mas como eu sempre falo, eu não estudo adversário, eu treino com todo mundo na minha academia, eu não escolho o treino, então acho que isso não vai interferir em nada. Tamanho ou volume, para mim, não faz diferença alguma. Sim, faz diferença a parte do Zumbi e do Mario, porque querendo ou não, o Zumbi é um cara que eu sei que ele é muito duro, tem um poder bom de lockout, tem boa defesa de jiu-jitsu, boa defesa de queda. E o Marian praticamente eu não conheço, né? Ele vem de outra organização, mas eu estou treinado, estou preparado para isso. No oczywiście, że są różnice, jak chodzi o rywali, są innymi zawodnikami. Dla mnie, dla Klebera, ta różnica podstawowa jest być może także taka, że o Wrzosku wie bardzo dużo. Wie, jaki to jest zawodnik, wie, jak świetnie potrafi reagować, jak się broni przeciwko jiu-jitsu, jak świetnie czuje się w nokaucie i mógłby tak długo opowiadać, a o swoim nowym rywalu nie bardzo mógłby opowiadać, bo tak naprawdę praktycznie go nie znam. Więc to jest ta podstawowa różnica, choć oczywiście zdaję sobie sprawę z warunków fizycznych innych, że jest wyższy, że jest cięższy. Natomiast wbrew pozorom to bardzo nie wpłynęło na proces przygotowań, bo on przygotowuje się zawsze w sposób zbliżony, znaczy jakby pracując nad wszystkimi aspektami, co wynika po części z tego, że Kleber w odróżnieniu od wielu innych zawodników nie przygotowuje się sam ze swoim sztabem pod konkretnego rywala. U niego gro przygotowań to jest jednak taka codzienna praca w akademii, gdzie jest mnóstwo zawodników, z którymi on pracuje, w związku z czym pracują nad wszystkim. No trudno, żeby wszyscy nagle zaczynali inaczej trenować, tylko dlatego, że Kleber ma walczyć z kimś innym. Nie, są zajęcia w akademii, on jest tam jednym z wielu, dlatego trenują zawsze mniej więcej podobnie, a nie w zależności od tego, kto jest najbliższym rywalem Klebera. Walka z Arturem Sowińskim, w której niestety Kleber nie był w stanie zrobić wagi, w ten sposób jakby stracił możliwość obrony, stracił pas. Natomiast teraz z kolei zmienia się zawodnik. Walka będzie robiona w cageweightie 68 kg, czyli 2 kilo więcej. I również od razu dwa pytania. Pierwsze, czy nie jest mu trochę żal, że raz nie zdobył tego pasa, po prostu jakby mu zabrano przez te warunki fizyczne, bo wiadomo, że budował tej siły dużo, aby po walce z Marcinem Wrzoskiem być silniejszym. To jest jedno pytanie. Czy jest po prostu nie żal, a drugie, czy ten catchweight, myśmy się spotkali w Warszawie przez przypadek w Złotych Tarasach i zapytałem, to było przedwczoraj, ile ma do zrobienia do wagi, powiedział 3 kg.
Widziałem jeszcze, że latał tutaj w kombinezonie i wypacał. Chciałbym, żebyś też odniósł, czy ten problem wagowy, czy zrobi wagę na jutro. Então, duas perguntas, na verdade, a primeira é sobre esse facto que perdeu, na verdade, duas oportunidades de lutar para cinturão. Foi questão do peso de você, e agora a outra, a questão de lesão do teu oponente. Isso faz-te um pouco triste, insatisfeito. E outra coisa é quando ao fazer peso, que agora também é qualquer tipo de problema para você, porque parece mais fácil também por isso que agora é 68, então 2 kg mais e parece que podia ser mais fácil preparar esse peso. Ah, e encontraram-se com Michał em Złote Tarasy, sim, na loja em Varsóvia, e você dizia lá que só faltam 3 quilos para perder, e como parece a situação agora, porque também hoje estava correndo aqui buscando esse peso ideal. Eu vou começar. O primeiro sobre duas ocasiões. Bom, o primeiro em relação ao cinturão, eu fico triste sim, mas da última vez foi um erro meu. Eu acho que eu fui maior culpado de não ter batido o peso e paguei um preço muito caro, e eu aprendi com isso, né? Acho que foi uma coisa que machucou muito. Agora dessa segunda vez eu fico triste também, porque é o meu sonho, eu estou em busca disso, de cinturão, me tornar campeão novamente, mas eu também sei que acontece acidentes, que foi o que aconteceu com ele. Da mesma forma que aconteceu com o Zumbi, pode acontecer comigo, entendeu? E eu quero ter o mérito de ser campeão, ganhando dele de 100%, ele estando bem. Eu não quero lutar com ele 50% e ganhar dele e depois ficar falando, porque eu tava com dor no ombro, porque meu joelho saiu. Então, o dia que for para mim lutar com ele, eu quero que seja uma luta justa e digna de cinturão, e que ele seja 100%, como eu vou estar 100%. Jak chodzi o ten wątek z pasem, no to oczywiście, że żałuję, natomiast no, w przypadku tej pierwszej okazji trudno mówić o tym, że miałbym mieć żal do kogokolwiek czy czegokolwiek, no bo sam zawalił, to był jego błąd, nie udało mu się zrobić tej wagi, więc pretensje może mieć tylko do siebie. To, co się stało teraz, na pewno czyni go trochę smutnym, bo to był jego cel, odzyskać ten pas, powalczyć, pas zdobyć, do tego się przygotowywał, taki miał cel, nie udało się, natomiast no, to jest część tego sportu, kontuzje. Przydarzyło się Wrzoskowi, mogło się przydarzyć jemu, mogło się przydarzyć każdemu. Nie ma pretensji, ewentualnie właśnie odczuwa troszkę żalu, że tak to się skończyło, ale z drugiej strony, jeśli tak, to rzeczywiście nie ma żadnego sensu walczyć. On chce walczyć z Wrzoskiem w 100% zdrowym, bo on chce, żeby było jasne, że pokonał rywala w maksymalnej formie i dyspozycji, żeby potem nie było mówienia, że przegrałem, bo bolało mnie kolano, albo nie byłem w 100% gotowy. Nie, jeśli już wyjdą do ringu walczyć o pas, to niech jeden i drugi będzie w 100% zdrowym. A to z tymi kilogramami i tym rzeczy? I agora, quando a fazer peso, jesteś troszkę dłużkę, ainda te faltavam alguns dias atrás. Como eu falei, da última vez eu errei na perca de peso. Eu procuro vir tirando um peso de pouquinho em pouquinho para mim não sofrer muito no dia também. Faltavam 3 quilos, eu tentei segurar. Como eu falo, eu não moro aqui, eu não sou polonês, eu não tenho lugar para treinar, então eu já procuro vir com peso mais ou menos razoável baixo, mais ou menos baixo, porque eu tenho problema de voo, querendo ou não, meu voo varia de às vezes 17 horas até 24 horas de voo, então para mim é ruim, eu tenho muita retenção líquida devido a isso. Eu não tenho muito, eu chego aqui, eu não tenho onde treinar, então eu fico uma semana sem treinar nada, entendeu? Então eu tenho esse problema, né, por não ser polonês e não morar aqui. É diferente dos poloneses, diferente dos meus adversários, que eles estão em casa, eles vão fazer entrevista, que nem fizeram no domingo, mas até ontem eles estavam treinando na academia deles, eles podem tirar o peso, eles sabem o que comer, então para mim nessa parte é meio ruim. Por isso que eu tento segurar um pouco meu peso abaixo, e agora falta 3 quilos, hoje ainda estava segurando, mas é a partir de hoje para amanhã eu tiro para mim poder depois voltar bem. Eu falei, eu tenho medo de errar, eu errei já uma vez, paguei um preço muito caro e eu não quero errar de novo.
Raz popełniłem błąd w zbijaniu wagi, zapłaciłem bardzo wysoką cenę i zrobiłem wszystko, żeby już nigdy takiej ceny nie płacić. Wyciągnąłem wnioski z tamtej sytuacji. Przede wszystkim teraz starałem się zrzucać wagę wcześniej. Stopniowo, mniejszymi krokami, ale zacząć cały proces wcześniej. Nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Już tutaj z Japonii przylecieć z taką możliwie rozsądnie niewysoką wagą. Także dlatego, że jak mówi Kleber, doszedł do wniosku, że jednak jego sytuacja jest inna, trochę trudniejsza niż zawodników, którzy walczą u siebie. Dziś, jutro, jasne, te dni są już podobne, ważenia, obowiązki medialne, wywiady, natomiast Polacy mieszkający, przygotowujący się do walki w Polsce, do wczoraj mogli trenować w swojej akademii, korzystać ze swojej diety, mieszkać u siebie w domu. On tymczasem tak na tydzień, czasem półtora tygodnia przed, jest właściwie odcięty od tego systemu przygotowań. Najpierw spędza czasem 24 godziny w samolocie, co ma dosyć destrukcyjny wpływ. Potem ląduje, nie zawsze są dobre warunki do treningu. Z przestrzeganiem takiej diety jak w domu też bywa problem. Dlatego po tamtym doświadczeniu wie też, że na to też musi wziąć poprawkę i zacząć pracować wcześniej. Tym razem to zrobił. Jeszcze rzeczywiście może tych trzech, już teraz pewnie niecałych 3 kilo brakuje, natomiast no teraz nie ma najmniejszych wątpliwości, że to się uda, bo to wszystko zaplanował sobie bardzo rozsądnie. Tak zwane uroki pojedynkowania się za granicą, to jakby jest wliczone, rozumiem, w ten zawód. Wiem, że trenował w klubie Copacabana w Warszawie, bo właśnie jakby dzięki uprzejmości miał tą możliwość. I chciałem spytać o tą aklimatyzację, ponieważ przyjechał tu, myśmy się już we wtorek widzieli, nie wiem, czy dużo wcześniej tutaj był, i pytanie o to, czy on zwrócił uwagę na to, że ludzie go zaczynają rozpoznawać, czyli Polacy go poznają, czy jakby wzrost tej popularności jest zauważalny według niego. Przygoł aquí a Polonia ja alguns dias, então passou algum tempo em Varsóvia, agora aqui. Já observa essa situação que os fãs, que os sócios poloneses te conhecem cada vez mais, que gostam cada vez mais, que a popularidade de você está a crescer aqui na Polônia? Sente isso? Bom, eu sinto que ainda não é tanto assim, mas eu sinto que é um pouco, hoje já melhorou, eu tenho um pouco de respeito, a galera te pede para tirar foto, mas eu falo que ainda eu não tenho o respaldo de campeão, né? Acho que ainda eles não me veem como campeão, eles não me veem como alguém duro, né? Eu acho que, como eu falo, eles veem eu como um brasileiro que vem aqui para lutar por polonês, somente isso. Mas espero que isso mude com o tempo. Eu também não procuro status, não procuro nada, procuro vir fazer meu trabalho bem feito e sair com a vitória. Só isso. Zmienia się troszkę ta sytuacja, ma wrażenie, że jest coraz bardziej szanowany, doceniany, choć mówi szczerze, że ma wrażenie, że jeszcze tak nie do końca, jak to w przypadku wielu innych mistrzów KSW bywa. Ma wrażenie, że przez część polskich kibiców jest odbierany jako taki obcokrajowiec, Brazylijczyk, który przyjeżdża z Japonii, tutaj bicie z Polakami, że nie jest traktowany jak taki nasz swój mistrz KSW, człowiek, który tutaj zostawia pracę, zostawia serce. Tego mu troszkę brakuje, ale ma nadzieję, że to się zmieni, że on swoją pracą, postawą sobie na ten jeszcze większy szacunek zasłuży. To nie chodzi o to, że on chce być gwiazdą w Polsce, no ale chciałby, żeby właśnie tego praca i postawa były w taki uczciwy sposób docenione. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia, trzymam kciuki, szczególnie za tą wagę i to wszystko. Muito obrigado, boa sorte, especialmente quando ao peso i etc. Muito obrigado, vou bater o peso aí, que é a minha primeira meta, e depois ganhar a luta, se Deus quiser, i dar um grande show pro povo polonês. Bardzo dziękuję za życzenia. Na ten moment 3 najbliższe cele. Zrobić wagę, dać show, wygrać walkę. Thank you. Us. Us.